Dzisiaj jesteśmy świadkami fragmentu tych ostatnich rozmów Pana Jezusa z apostołami w czasie ostatniej wieczerzy. I Pan Jezus po pierwszej mówi, że teraz kończy z przypowieściami i będzie opowiadał wszystko otwarcie. Mówi o tym, że idzie do Ojca. I uczniowie odpowiadają na to swoim wyznaniem wiary. Mówią, teraz, kiedy rozmawiasz z nami otwarcie, kiedy gramy w otwarte karty, tak możemy powiedzieć. Uczniowie mówią, teraz jesteśmy pewni, że wyszedłeś od Ojca i idziesz do Ojca. Ale Pan Jezus w tym momencie zapowiada, hola, hola, idę sam, ponieważ wy za chwilę się rozproszycie. Za chwilę zostanę zupełnie sam. Ale tylko powierzchownie zostanę zupełnie sam. Pan Jezus mówi, Ojciec zawsze jest ze mną. Chociaż wy wszyscy się rozproszycie, każdy pójdzie w swoją stronę, Ojciec zawsze jest ze mną. I Pan Jezus mówi, dzięki temu, że wam to mówię, będziecie mieli we mnie pokój. Co to znaczy? To znaczy, że w tym momencie, kiedy Pan Jezus paradoksalnie jest zupełnie sam, opuszczony przez wszystkich, kiedy wydawać by się mogło, że jest przez wszystkich opuszczony, on jest z Ojcem. Ojciec przy nim trwa. I to jest słowo pocieszenia. Bo kiedy nam się wydaje, że wszyscy nas opuścili, że cały świat się od nas odwrócił, to on zawsze z nami jest. On nigdy nas nie opuszcza. Drodzy bracia i siostry, nasi przyjaciele, kolejne oświadczenie przeora, a właściwie zarządzenie. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. To jest zarządzenie, któremu nie można się sprzeciwić.